kiedy te dwie osoby wymienione z imienia i nazwiska, Dionizy Areopagita i jakaś znacząca kobieta o imieniu Damaris oraz inni nawrócili się do Jezusa i jeszcze słuchali pewnie przez jakiś czas tego, co apostoł Paweł im mówił, Paweł zdecydował pójść dalej, można powiedzieć, na zachód wybrzeżem Grecji. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii i na Pryscylę, żonę jego. Dlatego, że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym. I zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga, i tu ciekawostka, którego dom sąsiadował z synagogą. A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. Także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam 1 rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich słowa Bożego. Jeszcze nie odchodzimy z Koryntu, jeszcze będziemy się tutaj, że tak powiem, w tej okolicy trzymać, ale mamy, można powiedzieć, ogólny opis tego, co działo się w Koryncie. Pamiętacie, co miał zrobić apostoł Paweł w Koryncie? Zobaczcie, przepraszam, w Atenach, 17 rozdział, 16 werset. Czekając na nich, z wcześniejszego 15 widzimy na Tymoteusza i Sylasa. Czekając na nich w Atenach, oburzał się, widząc miasta oddane bałwochwalstwu. Zobaczmy, że w 18 rozdziale przychodzą Sylas i Tymoteusz dopiero gdzie? W Koryncie. Czyli nie czekał na nich w Atenach. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego? Są dwie możliwości. No albo oni z jakiegoś powodu przysłali wiadomość, że się spóźnią z przybyciem, no i dlatego zgodnie z planem pobył tam tyle, co wcześniej postanowił i przeniósł się do Koryntu, zostawiając dla nich wiadomość w Atenach lub wysyłając do Macedonii, jeśli jeszcze tam byli, gdzie teraz następny punkt spotkania wyznacza. Ale mogło się też tak stać, że ocenił bezproduktywność dalszej służby w Atenach. Ja bym stawiał na to drugie. Bo nie widać tutaj jakiegoś nieporozumienia czy jakiejś zmiany planów. Nie? Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, czyli widać, że tutaj no jakoś to planowo wyszło, tak przynajmniej mi narracja wygląda, czyli obstawiałbym, że apostoł Paweł zobaczył, że te dysputy z tymi filozofami, chociaż rzeczywiście zachowali się bardzo porządnie i wzięli go aż na Areopag, pokazywaliśmy wam to miejsce, wysłuchali go od początku, żeby mieć to jasno wyłożone. Wcześniej ścierali się z nim na tym takim placu dyskusyjno-handlowym, powiedzmy, na Agorze. Także tu owszem mógł z nimi pogadać, ale widać, że owocu wiele tam nie zdobył. Drugi ten czynnik, że nie ma gdzieś listu do kościoła w Atenach. Nie ma takiego listu w Biblii, nie? Także obstawiam, że apostoł Paweł zobaczył, że ci ludzie, choć mówiłem przedwczoraj, był bardzo dobrze przygotowany i do dysput, czyli logicznie i językiem dobrze operował i znał ich dzieła filozoficzne, ich poezję, ich historię, wszystko bardzo dobrze, ale widać, że w stolicy tego świata heleńskiego jakiegoś wielkiego zainteresowania Ewangelią nie było. Stąd być może przyspieszył to odejście i już nie czekał na Sylasa i Tymoteusza, tylko zostawił pewnie tam u tego Dionizego Areopagity. Tam do dziś jest ulica, jak nam Boguś mówił, ulica Dionizego Areopagity, także pewnie go tam łatwo znaleźli. Zostawił im wiadomość, że idzie do Koryntu i tam, żeby go w synagodze szukali, żeby się dowiedzieli pewnie w synagodze, gdzie mieszka, czy gdzie przebywa. No i tu mamy, kiedy przybył do Koryntu, mamy ciekawostkę historyczną. Spotkał innego Żyda imieniem Akwila i jego żonę Pryscyllę. Tu zobaczcie, wymieniony jest mąż i żona. Nawet później, jak tam zobaczymy, to ta Pryscyla tam rzeczywiście też bierze udział w głoszeniu Ewangelii. I mamy tutaj, można powiedzieć, taką kotwicę historyczną. Czyli dzięki temu możemy zobaczyć gdzieś, w którym miejscu, w którym roku gdzieś jesteśmy. Nie? Bo mamy i Cezara Klaudiusza, możemy sobie zobaczyć, w jakich latach żył Cezar Klaudiusz, cesarz rzymski, i mamy, że on dekret taki wydał, żeby wypędzić z Rzymu Żydów. Nie? Czyli widzimy, że antysemityzm, no to naprawdę nie jest wymysł Hitlera, to dużo wcześniej, to nawet nie jest wymysł niektórych katolickich królów, którzy chcieli się na Żydach wzbogacić, tak jak na przykład szczególnie ci hiszpańscy królowie, to widzicie, że w pogańskim Imperium Rzymskim też mieli takie napady antysemityzmu. No być może dlatego Hitler na Rzymie się wzorował, no pies go tam wie, ale może i to jakaś taka tu spójność ideowa w nim nastąpiła. Michale, czy mamy tutaj punktowe wydarzenie, czyli jeden taki dekret Klaudiusza, czy więcej? Samych dekretów Klaudiusza i Tyberiusza, jeszcze poprzedniego cesarza, no to mamy kilka odnośnie Żydów. Mhm. Jeżeli chodzi o samego Klaudiusza, no to na pewno on zwracał się do Żydów w Aleksandrii, którzy chcieli podniesienia swoich praw, i tam im odpowiedział jednoznacznie, żeby nie żądali czegoś, co jest poza ich zasięgiem i czego nigdy nie osiągną. A odnośnie samych Żydów mieszkających w Rzymie, to ich było około 50 000 i Klaudiusz wydał co najmniej 2 dekrety, bo historyk Dio Cassius, około II wiek naszej ery, opisywał dekret odnośnie roku 41, gdzie Klaudiusz po prostu nadał im zakaz zgromadzeń. Natomiast jeżeli chodzi o ten bezpośredni, który mamy w Nowym Testamencie, no to jest masa pisarzy i źródeł pozabiblijnych, bo Swetoniusz, no to mniej więcej I wiek naszej ery, opisuje, że z powodu niejakiego Chrystosa były podburzania między Żydami i dlatego zostali oni wypędzeni, ale też Flawiusz pisze o tym, tylko nie podaje też daty, tak jak i Swetoniusz. Natomiast z IV wieku Paweł Oraziusz bodajże, to jest historyk już chrześcijański, pisze, że w 9 roku panowania Klaudiusza zostali wypędzeni ci Żydzi, czyli to jest rok 49 naszej ery. I to świetnie pasuje do tego, że Paweł właśnie wtedy pojawił się w Koryncie. Dzięki bardzo za to tło historyczne, czyli 41 po pierwsze to jest tylko zakaz zgromadzeń, czyli nie to, o czym mówimy, no i też nie pasuje za wcześnie, a 49 jest i wypędzenie, i pasuje do innych właśnie takich kotwic czasowych, które są rozmieszczone w Dziejach Apostolskich lub w listach. Także widzimy, że jesteśmy gdzieś około 50, może 51 roku, gdzieś tu, może końcówka 49, bo to jest raczej dość niedawno, bo widać, że ten Akwila to właśnie przybył. Nie? Ta droga z Rzymu do Koryntu trwała powiedzmy kilka tygodni, może tam troszeczkę więcej, w zależności czy były jakieś przygody, przychylne wiatry, ale to na pewno nie jest wiele miesięcy, tylko podejrzewamy kilka tygodni statkiem, no drogą lądową to tam dookoła, no to troszkę dłużej, no ale gdzieś przyjmijmy, że około 50 roku tutaj jesteśmy. Świeżo przybyli małżeństwo, dwójka Żydów, Pryscyła i Akwila, przybyli z Rzymu, wypędzeni. No, widzimy, co robili. Byli wytwórcami namiotów, czyli rzemieślnikami produkującymi namioty. Apostoł Paweł robił to samo. Zobaczmy 3 werset. Co nastąpiło w tym momencie? Synergia. To dla naszych różnych biznesmenów, właścicieli firm i tak dalej. Zobaczcie, jest tu pewien wzór. Nie ma nic o nawróceniu ich. Nie wiadomo, kto tutaj im powiedział Ewangelię. Na ten temat na razie milczymy, nie będziemy tego tematu zgłębiać. Najprawdopodobniej oni w tym momencie już są nawróceni. Apostoł Paweł zamieszkuje z nimi i zobaczcie, pracują razem. To jest, jeśli jest więcej rąk do pracy znających się na rzeczy w krawiectwie, to można już zacząć tworzyć manufakturę, no bo kiedy ktoś jest sam, to musi najpierw sobie wyciąć materiał, pociąć czy tam z wzorca, czy z wzorników, czy mierzyć, nie? No to tak, nie jest to takie łatwe, trzeba mieć jakiś duży stół, czy pomieszczenie i tak dalej, nie? No, jak sam robi, no to najpierw musi ciąć, potem, żeby mu się te wszystkie kawałki nie pomyliły, no to musi je tam gdzieś posegregować i teraz zaczyna szyć, potem jeszcze najpierw są szwy te proste, takie długie, potem gdzieś musi te mocowania, no to już takie cięższe krawiectwo, bo grubsze rzeczy, tam pewnie jakieś skórzane wzmocnienia, różne takie rzeczy, tunele na liny, to wszystko musi robić, czyli cały czas musi zmieniać tam czy igły, czy w ogóle miejsce pracy. No, kiedy człowiek to sam robi, to trwa to dużo dłużej, jest nieefektywne. A kiedy jest kilku ludzi, no to ktoś jeden się specjalizuje i dostarcza cały czas wykrojów, czyli kroi materiał. Drugi szyje, jak jeszcze słabo się zna szyciem, ja na przykład w naszej manufakturze, bo kiedyś z żoną kurtki i śpiwory puchowe szyliśmy, to ja byłem od tych takich prostych, kilometrowych szwów, nie? Tylko stąd do zachodu słońca i tylko wciskam gaz do dechy i tak dalej. No ale jak już trzeba było wszyć zamek, wszyć rękaw, no to już się zaczynały schody, ja się do tego nie zabierałem. Większy fachowiec, czyli najpierw te szwy takie powiedzmy proste, długie, ktoś mniej doświadczony, jakiś czeladnik, no a teraz przychodzi ten moment wykończenia cięższego krawiectwa, no to już ktoś najlepszy z nich tym się zajmował i dzięki temu mogli szybciej wytwarzać te namioty. Każdy z nich by wytwarzał tam powiedzmy jeden namiot na tydzień, a jak się połączyli razem, no to może i 4-5 dawali radę wyprodukować. Widać, że apostoł Paweł też tych swoich uczniów przyuczał do tego fachu, bo zobaczcie, że kiedy przychodzi Sylas i Tymoteusz, Paweł pozostawia pracę przy szyciu namiotów. Do tej pory widać, że nie chciał być ciężarem dla Pryscyli i Akwili, bo u nich nie dość, że mieszkał, no to nie chciał być ciężarem i pracował razem z nimi, ale kiedy przychodzą chłopaki, Sylas i Tymoteusz, znaczy Sylas może jest trochę starszy, Tymoteusz młodszy, Paweł, zobaczcie, piąty werset, Paweł oddał się całkowicie Słowu, bo wcześniej tylko raz w tygodniu głosił Ewangelię, nie? Prawdopodobnie pracowali od, jak to się mówi, od świtu do wieczora. I czwarty werset mówi, w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. To już my mówili, że choć Paweł, kiedy była synagoga, to w pierwszym rzędzie koncentrował się na Żydach, to miał już jakieś sposoby zainteresowania Greków. Gdzieś albo chodził na targ, albo tam Grecy to jest naród południowy, nie? No to oni się tam zawsze gdzieś wieczorami, przed trochę zachodem słońca, czy tuż po, no to się zbierają, żeby pogadać na jakichś centralnych miejscach, czy tak w bramach, czy gdzieś na jakichś rynkach. No to on tam ich wypatrywał i tam też zapewne w ten sabat chodził, bo mówi, że zarówno przekonywał Żydów, jak i Greków. Być może chodzi też o tych Greków, którzy przychodzili do synagogi, szukając Boga. Część z nich to byli ci prozelici. Lecz kiedy przyszli jego współpracownicy, to najprawdopodobniej oni się zabrali do tej pracy fizycznej, a on już mógł całkowicie oddać się słowu. I tu piąty werset mówi, przekładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. No, widać, że podobnie jak w wielu innych miastach, z wyjątkiem, pamiętacie, w Berei byli szlachetniejszego usposobienia, Żydzi tutaj, podobnie jak w innych miastach, po pierwszym jakimś zaciekawieniu, pierwszych jakichś takich grzecznych dyskusjach, zaczęli się mu sprzeciwiać, a potem bluźnić. Zobaczcie, sprzeciwiać i bluźnić. No, w tym momencie, czyli widać, że jest jakaś taka, tu dla praktyki ewangelizacji, jest jakaś taka granica toczenia dyskusji o Bogu. Nie? Że jeśli człowiek zaczyna reagować tylko sprzeciwem i niechęcią na argumenty, jeśli zaczyna bluźnić Bogu, Jezusowi, biblijnemu chrześcijaństwu, zaczyna tam was wyzywać od sekt i tak dalej, no to tam wtedy można, no to dziękuję bardzo, do widzenia. Apostoł Paweł w tym momencie, tu jeszcze zresztą zrobił to tak demonstracyjnie, to takie wiecie, strząśnięcie prochu z szat i z butów, że do nich krew wasza na głowę waszą. Czyli teraz, jeśli pójdziecie do piekła, to z waszej winy, bo ja zrobiłem co trzeba. Ja wam powiedziałem Ewangelię. Wy odrzucacie ją, no to teraz Bóg się wami zajmie. Krew wasza na głowę waszą. Ja jestem czysty, ja jestem niewinny. Podobną frazę powtórzy jeszcze później, kiedy będzie się żegnał ze starszyzną efeską. Zobaczmy, przeskoczymy do 20 rozdziału. Zobaczcie, 26 werset. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Nie? Zobaczcie, że analogiczna sytuacja, że głoszenie Ewangelii to jest mój obowiązek. Jeśli człowiek ją odrzuca, to jego potępienie jest jego wyborem i to jest jego wina. Ja zrobiłem swoje, ja chciałem go uratować od potępienia, on odrzucił tę ofertę. Teraz on sam jest sobie winien. Paweł mówi, ja jestem czysty, od tej chwili idę do następnych. Was zostawiam, idę do następnych. Nie chcieliście uznać argumentów, zaczęliście bluźnić Jezusowi. Zostawiam was, idę do następnych. W tej chwili pójdę do pogan. Mamy tu kolejnego człowieka z imienia i nazwiska wymienionego, Tycjusz Justus. No, to już mi tak rzymsko wygląda, nie? Zgadzamy się, nie? Że to tak bardziej tak łacińsko, nie? Bojącego się Boga. Możemy sprawdzić w tekście interlinearnym, w Grece, jaki tutaj jest idiom, jakie słowa. Tutaj jest czczącego Boga, czyli rozumiemy prawdziwego Boga. Czyli wyglądałoby, że to jest nawrócony człowiek. No ale zobaczcie, tak jak mieliśmy ciekawostkę o tym łączeniu zdolności wytwórczych firm, nie? Że połączyli te dwie firmy, Pryscyli i Akwili i Paweł and Company, połączyli w jeden jakiś, jak to się czebol nazywa, nie? I zaczęli tych namiotów tam wytwarzać nie wiadomo ile. Tu widzimy ciekawostkę, jakie miejsce wybrał apostoł Paweł jako centralny punkt misyjny teraz dla Koryntu. Widzicie? Sąsiadował z synagogą. No Żydzi myśleli, że już się go pozbyli. No, nie za bardzo, nie? Czyli centrum misyjne było tuż przy synagodze, w domu tego jakiegoś rzymskiego obywatela Tycjusz Justus, który uwierzył w Jezusa. No i tu cały czas przychodzą, kazania się odbywają, dyskusje. Żydzi to widzą. Co się dzieje u Żydów, u hejterów, u tych, co nienawidzą Jezusa i bluźnią. No gula im tu i z jednej strony, i z drugiej, nie? Prawdopodobnie pojawiły się jakieś groźby. Pojawiły się groźby, pewnie kiedy tylko Paweł gdzieś tam przechodził, to albo pluli, wykrzykiwali, rzucali kamieniami, czy tam zgniłymi pomidorami, no jakieś tam umilali mu życie. Zobaczcie, co robi Bóg w tym momencie, 9 werset. Osobiście do niego się udaje z pociechą. Pociesza go osobiście. Dzisiaj zwykle Bóg nas pociesza bezpośrednio przez swoje słowo, albo też przez braci i siostry, dlatego tak proszę zawsze, żeby były jakieś informacje od was, bo to jest dla nas właśnie zachęta i pociecha. Tu mamy pociechę bezpośrednio od Boga. Bóg się do niego wybiera w nocnym widzeniu i mówi: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście, czyli jeszcze wielu ludzi jest przygotowanych na uwierzenie w Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi szuka wybawienia od swoich grzechów. O tym już mówiliśmy kilkakrotnie wcześniej, nie będę rozwijał tego tematu. Jaka jest ilość tych ludzi, możemy zobaczyć po 11 wersecie. I przebywał tam 1,5 roku, nauczając wśród nich Słowa Bożego. Czyli widać, że musiał to być naprawdę duży taki ruch, nie? Że ewangelizacja musiała tam iść pełną parą, wielu ludzi musiało się nawracać. Paweł pewnie codziennie część czasu poświęcał na głoszenie Ewangelii, a większą część czasu na budowanie w wierze chrześcijan, na ustalanie fundamentów Kościoła, bo później widzimy ten Kościół w Koryncie w 2 listach. Nie? Jest to duży Kościół, bardzo taki prężny, jakiś taki gorliwy, na umyśle niezbyt mocny, ale to jak kiedyś będziemy studiować, jak Bóg da, listy do Koryntian, no to zobaczymy, że oni takie serce mieli, ale umysł nie szedł za sercem. Tacy reumatyczni byli, nie? Tacy uczuciowi, nie? I takimi falami, powiewami, takie dobre to ludzie byli, to ci różni tam, wiecie, z tego portowego niezbyt wielką moralną sławą cieszącego się miasta. Szczerzy ludzie, ale no, trzeba było ich mocno prowadzić, że Paweł musiał ich: halt, nie w tą stronę, tu głupio robicie, cieleśni jesteście. No takimi mniej więcej epitetami musiał ich wychowywać, ale zawsze chętnie do nich pisał i chętnie do nich wracał, nie? Także mieli problemy z przeróżnymi grzechami, z pychą, z głupotą, z podziałami. To wszystko możecie sobie przeczytać. Bardzo długie 2 listy do Koryntian. No to właśnie tu się zaczęło. 1,5 roku. Na ile moglibyśmy oszacować ilość mieszkańców Koryntu w tamtym czasie, Michale? Korynt no to była jedna z największych aglomeracji ogólnie w Cesarstwie Rzymskim. I tak granice maksymalne to jest na II wiek. Naszej ery to się przyjmuje do 600 000 mieszkańców. No przyjmijmy 400, że miało wtedy, nie? Czyli było większe od Lublina, nie? To miasto było większe od Lublina z tymi wszystkimi dzisiejszymi, wiecie, osiedlami, sypialniami i tak dalej, nie? Zobaczcie, że 1,5 roku na ewangelizację takiego miasta tradycyjnymi metodami, no nie wydaje się to długi czas. Widać, że rzeczywiście Bóg wtedy szczególnie działał, powodując u ludzi głód poznania prawdy. Z jednej strony, a z drugiej dając im dojmujące poczucie ciężaru ich grzechów. Dlatego ci ludzie chcieli się wyrwać ze swoich grzechów i poznać prawdę. W czasach przedostatecznych już takiego społeczeństwa nie mamy. Mamy społeczeństwo zadufane w sobie, to tylko taki off-topic. Mamy społeczeństwo, które wybiera sobie nauczycieli, którzy im mówią bajdy i takie kolorowe obiecanki, cacanki, które ucho im tam łechczą. Są to ludzie, którzy tylko przybierają pozór pobożności, a absolutnie nie chcą się zmienić, nie chcą doświadczyć mocy Bożej ku zmianie swojego życia. Kościół jest stosunkowo nieliczny. Kościół w Filadelfii w 3 rozdziale Apokalipsy przedstawiony niewielką masz moc. Czyli będą ludzie, którzy będą szukać prawdy, będą chcieli pozbyć się tego ciężaru grzechu i wyroku potępienia, który na nich ciąży, ale będzie ich stosunkowo niewielu. Dlatego 5 lat temu, kiedy właśnie te nauczania mówiłem, o których przedwczoraj wam wspominałem, bycie rybakami ludzi i tak dalej, mówiliśmy, że widzimy, że po mniej więcej takiej praktyce ewangelizacyjnej, to jeszcze gdzieś tak z lat 90., teraz być może jest gorzej. Mieliśmy mniej więcej taką no, konstatację, że 1 na 1000 wykazuje jakieś zainteresowanie, 1 na 1000 Polaków, nie? Wykazuje jakieś zainteresowanie sprawami duchowymi, poważniejsze zainteresowanie, a gdzieś 1 na 10 tysięcy jest no, gotowy wziąć krzyż Jezusa na siebie, czyli iść drogą Jezusa, nie? Stąd możecie to sobie przeliczyć na swoją wioskę. Jak jesteście sami, a wioska ma kilkaset osób, to się w ogóle nie dziwcie, że tam nikogo oprócz was Jezus nie interesuje. W wielkich miastach jest podobnie, tylko że no jest więcej ludzi, no to tam się 20, 30, niekiedy 100 znajdzie, nie? Stąd bardzośmy się modlili, żeby Bóg dał nam jakąś taką sieć, żeby od razu docierać do wielu ludzi, nie? Czyli docieramy, powiedzmy, do 100 tysięcy dziennie, no i powiedzmy, niech 10 się zainteresuje, nie? No i wtedy zaczęliśmy te programy codzienne na żywo. Oglądalność niektórych rzeczywiście sięgała i przekraczała w ciągu doby 100 tysięcy. Teraz jest trochę mniej, to jest około 10, niekiedy 20 tysięcy, ale biorąc pod uwagę, że dzieje się to codziennie, każdego dnia i tak dalej, to cały czas ktoś nowy się znajduje. Kogoś nowego łowimy siecią Słowa Bożego. Także jeśli ty dzisiaj widzisz, że coś tam się w twojej duszy dzieje, to co czytamy cię zaczyna interesować, myślisz, jakieś to dziwne sprawy, jeszcze wielu rzeczy nie rozumiem, ale coś mi się wydaje, że to tak ciekawie mówią i chyba to coś prawda w tym jest, no to być może jesteś bliski temu, żeby się w tej sieci znaleźć. Skontaktuj się z nami, kontakt@megakościół.pl. kontakt@megakościół bez polskich znaków, czyli megakościol.pl.